Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszej części pakowania torby do szpitala. Pierwszą częścią będzie torba do szpitala dla maluszka. W drugiej części zobaczycie to, co ja pakuję dla siebie, dla mamy. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeśli chodzi o torbę, to ja mam taką zwykłą torbę, tak naprawdę sportową. Pożyczyłam ją od swojej kumpelki Karoli. Bardzo dużo się tutaj mieści, z racji tego, że ona jest taka cieniutka i wiecie, naprawdę jest bardzo, bardzo pojemna. Więc teraz pokażę Wam, co mam w środku i co zabieram ze sobą. Ubranka chyba pokażę Wam tutaj na samym końcu. Pierwszą rzeczą i chyba taką jedną z ważniejszych jest rożek. Ja zabieram rożek taki w szaro-białym kolorze. On jest naprawdę taki mięciutki, delikatny, przewiewny, bo z racji tego, że ja rodzę na przełomie sierpnia-września, może być naprawdę ciepło w szpitalu, więc wybrałam taki delikatniejszy rożek. Mój pochodzi ze strony Tiny Style i no zobaczcie, jest przepiękny, ma takie uszka, więc to jest taki must have przy narodzinach Ciciusia. W pierwszej ciąży, jak leżałam w szpitalu, w pierwszym dniu, kiedy urodziła się Wikusia, rożek niestety musiał trafić od razu do prania. Wtedy była taka sytuacja, że oczywiście Daniel mógł być ze mną, przynieść mi, co mi będzie trzeba. Teraz z racji tego, że panuje wirus, zakazane są odwiedziny w szpitalach, postanowiłam wziąć jeszcze kocyk. Jest to kocyk bambusowy, również z tej samej firmy. On jest taki przewiewny, oddychający, w kolorze szarym. Bardzo, bardzo fajny w dotyku. A jeśli nie przyda mi się w szpitalu, to będę go miała po prostu na wyjście ze szpitala, o ile będzie taka potrzeba. Będą pieluszki. Mam tutaj jedną teterkę tylko, taką zwykłą, mniejszą. I trzy pieluszki muślinowe. One są takie troszeczkę większe. Jednak te muślinowe pieluszki są takie fajniejsze w dotyku. To chyba się nazywa muślinowa, tak mi się wydaje, słuchajcie. Jak nie, to mnie poprawcie. Więc mam w takich wzorach w gwiazdki dwie zwykłe białe, jedną szarą. Jedną tetrę zwykłą białą całą. Powiem Wam, że ja się pakowałam, patrząc na swoje doświadczenie przy pierwszym porodzie, więc też nie wiem, co Wasz szpital wymaga, żebyście mieli ze sobą. Przy pierwszej ciąży miałam ręcznik, bo Wiktoria była kąpana. Teraz słyszałam, że noworodków nie kąpią, więc tego ręcznika tutaj u mnie na tej wyprawce szpitalnej zabraknie. Kolejną bardzo, bardzo ważną rzeczą są pieluszki. Ja mam tutaj takie zwykłe pieluszki z Dady, 23 sztuki i myślę, że jeszcze kilka sztuk sobie po prostu dobiorę. Ja osobiście bardzo często tą pieluszkę Wiki zmieniałam, więc teraz też nie chciałabym, żeby mi tych pieluszek w szpitalu zabrakło. Oczywiście muszą być chusteczki nawilżone. Ja mam również z Dady. Smoczek, ja mam smoczek z Bipsa, on jest wyparzony, ale w dalszym ciągu w tym samym opakowaniu. Pierwszym razem mi się nie przydał, teraz postanowiłam, że wezmę na wszelki wypadek. Z kosmetycznych rzeczy biorę Bepanthen, ale powiem Wam szczerze, że przy pierwszym razie mi się również nie przydał, aczkolwiek wolę mieć niż nie mieć. Przejdźmy do ubranek. Ja, jeśli chodzi o ubranka, zacznijmy od czapeczki. Mam jedną czapeczkę do szpitala i jedną na wyjście. I powiem Wam szczerze, że myślę, że ta w szpitalu mi się absolutnie nie przyda, ponieważ za pierwszym razem mi się nie przydała, ale też wolę mieć. Mam dwie pary body na krótki rękawek, takich zwykłych, białych. Tutaj większość będzie w takich kolorów jasnych. Mam trzy pary śpioszków. Śpioszki są takie, wiecie, neutralne, szybko się je zapina, do spania są naprawdę fajne. Mam również
również 3 pary bodów rozpinanych kopertowo, również w takich jaśniutkich kolorkach. I jedne spodeneczki z nóżkami. Jedne takie zwykłe spodeneczki już w granatowym odcieniu. I na wyjście przygotowałam, to też w zależności jaka będzie pogoda, ale przygotowałam takie dresiki. Dresiki w rozmiarze akurat są 56 i one nie są jakoś bardzo, bardzo grube. W razie czego będę miała kocyk, więc okryję swojego maluszka, ale gdyby była taka potrzeba i byłoby na dworze chłodno, to biorę jeszcze taką bluzę cieplejszą dla niego, również na wyjście właśnie. No zobaczymy, mam nadzieję, powiem Wam szczerze, że ta bluza mi się nie przyda. Chodzi o rzeczy do ubrania, to mam tutaj jeszcze 3 pary skarpetek i wezmę 2 pary niedrapków, których, wiecie co, chyba tutaj nie mam, ale tak, biorę jeszcze 2 pary niedrapków i 3 pary właśnie takich zwykłych skarpeteczek dla naszego maluszka. Zobaczcie, jakie w ogóle te skarpetki są małe, powiem Wam, że ja już się odzwyczaiłam, pomimo tego, że Wiki ma dosłownie 3-latkę. To ja już zapomniałam, jaki dzidziuś jest maleńki. Moi kochani, to są wszystkie rzeczy, które zabieram ze sobą do szpitala. Ja myślę, że w zupełności tych ubranek wystarczy. Ja osobiście planuję być tylko 3 dni w tym szpitalu. Różnie może być, ale mam nadzieję, że nie będę musiała leżeć dłużej. Więc ja się szykuję na 3 dni. W razie czego, gdyby mi coś naprawdę brakowało, to ktoś mi jakieś tam drobiazgi poda. I tak, mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was jakoś pomocny. Oczywiście warto też zapytać swojego lekarza albo swój szpital, co od Was będą wymagali, bo możliwe, że na przykład nie przydadzą Wam się ubranka, bo wiem, że w niektórych szpitalach te ubranka po prostu są niepotrzebne, ponieważ szpital zapewnia. U nas nie zapewnia, więc ja to wszystko biorę. I co? Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już niebawem w drugiej części z torbą do szpitala dla mamy. Pa, pa!